Ej, witajcie serdecznie. Ja jestem Mr. Bok, a ten odcinek poświęcimy najnowszej informacji od Intrepid Studio. Otóż, jak dobrze wiecie, dzisiaj następuje zmiana skórek na kolejny październikowy pakiet. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się paru ciekawych informacji. Jak dobrze widzicie, pakiet jest zrobiony w dość mroczny sposób, gdzie spływająca krew po tych kościach może przerazić naszych wrogów lub przyzwać niespodziewanie jakieś demony. Ale nie to tutaj jest najważniejsze. Otóż Intrepid chce nas tutaj poinformować, że to już będzie ostatnia paczka, która będzie dostępna do sprzedaży przed testami Alpha 2. Jak widzimy, tematem przewodnim tutaj jest składanie ofiar i magia krwi. Pamiętajcie, że to wszystko, co tu widzimy, to również będą mobki i potwory, z którymi będziemy walczyć w Ashes of Creation. Nie mam jeszcze tylko pojęcia, z czym i w jaki sposób będziemy rozmnażać tego potwora, no ale będzie to moja profesja w Ashes of Creation, także na pewno znajdę jakiś sposób. Mamy tutaj również bardzo fajną zbroję złożoną z kości ofiar. Jeżeli ktoś planuje grać summonerem, czy jakąś skorumpowaną postacią, no to myślę, że będzie do tego idealna. Mi osobiście, jakby zdjąć hełm, przypomina trochę zbroję Predatora, który słynął również z tego, że przyczepiał czaszki swoich ofiar. A że akurat jestem dużym fanem tych filmów, także chyba ta zbroja wyloduje u mnie w pakiecie. Do tego ta ilość szczegółów i animacje spływającej krwi, no ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać w silniku. Zwłaszcza, że przesiedli się już na Unreal Engine 5 i 2 i planują w przyszłości przesiadkę na 5 i 3. Karawan, z tego co widzę, też posiada ciekawą mechanikę, gdzie zamiast kół ma 4 łapy i będzie sobie człapał po całej mapie. Domek akurat mi się najmniej podoba z tego całego setu, no ale to co lubi, o gustach się podobno nie dyskutuje. Najważniejsze informacje mamy jednak na samym dole. Intrepid Studio jeszcze raz powtórzyło, że kończył sprzedaż pakietów, ponieważ osiągnęli już wymaganą ilość osób, które będą testować Ashes of Creation podczas Alpha 2 i Beta. Nie chcą, żeby tłoczyło się tam za dużo ludzi, ponieważ te doświadczenie, które będziemy przeżywać podczas testowania, byłyby bardziej chaotyczne. Nie wykluczają jednak, że jeżeli testy będą szły bardzo dobrze, serwery będą wytrzymywać wszystkie obciążenia, no a dużo ludzi będzie po pewnym czasie odchodzić, bo po prostu znudzi się tym testowaniem, to znowu otworzą dla wszystkich możliwość kupna pakietów. Nie wiem, czy to będzie działać na tej samej zasadzie jak teraz, że będziemy dostawać skórki i jakieś tam bonusy, no ale o tym się przekonamy w przyszłości. Najważniejsza informacja, że ten pakiet nie kończy się w październiku, tak jak zakładaliśmy, tylko w styczniu 2024 roku, a dokładnie 17 dnia o godzinie 20:00. Także jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem pakietu, no to ma jeszcze na to 4 miesiące, by sobie odłożyć ewentualnie na to pieniążki. Jeśli ma ktoś bogatego Mikołaja, no to polecam zacząć pisać już do niego list. Jest to również bardzo dobra informacja i polecam z tym zakupem poczekać przynajmniej do listopada, ponieważ będzie ten 24-godzinny livestream, gdzie będą zbierać pieniążki dla dzieci ze szpitala w San Diego, no i podczas tego streamu ostatnio wylosowali chyba ponad 200 kluczy do Alpha. U nas z Discorda rok temu też parę osób udało się trafić na taki darmowy klucz, także jak macie ochotę, polecam również do dołączenia. Będzie tam przynajmniej parę osób, które będzie pilnować tego, kiedy będzie losowanie i da nam wcześniej znać. A nawet jeżeli nie uda nam się wygrać wtedy klucza, ani nie mamy pieniędzy, żeby kupić dostępu, no to Intrepid Studio pamiętajcie, że ma jeszcze Content Creator Program, czyli oficjalni content creatorzy do tej gry również będą dostawać klucze, żeby rozdawać dla swojej społeczności. Ja oczywiście również napisałem podanie o chęć dołączenia do tych content creatorów, no ale nie wiem, czy nie jesteśmy jeszcze za małą grupą, żeby coś tutaj wskórać. Także jeżeli w przyszłości chcecie mieć jakąś wtyczkę w Ashes of Creation, no to wiecie, tam subskrybujcie ten kanał, dajmy znać, że jesteśmy dużą społecznością. Kolejna informacja, czy będą jakieś itemy w ich sklepie po tym, jak zakończą sprzedaż pakietów. Docelowo w przyszłości ten sklep ma wyglądać tak, że będą tam do sprzedaży skórki, no i jakieś tam towary, wiadomo, czapki, koszulki czy kości do gry w Dungeons and Dragons. Dodatkowo pewnie jakieś maskotki, jakieś kubeczki i być może klawiatury czy myszki. Kolejne pytanie, czy można sobie zamienić kosmetyki z pakietów, które kupiliśmy wcześniej? No to nie można, dostajemy te kosmetyki, które kupiliśmy w danym miesiącu. I tutaj nie wiem, czy dobrze rozumiem te pytanie. Mianowicie, czy będziemy mogli ulepszać nasze pakiety po tym, jak ich sprzedaż się zakończy? Odpowiedź jest tak, że będziemy mieli opcję do ulepszenia swoich pre-order paków na wyższe tiry, nawet po tym, jak sprzedaż się zakończy. Moim zdaniem jest to trochę dziwne, no bo co, kupujemy sobie najtańszy pakiet, czekamy wtedy
na informacje, kiedy jest Alpha 2 i nawet jeżeli inni ludzie nie mogą już kupić fizycznie tych pakietów w sklepie, to my będziemy mogli sobie zrobić upgrade. Nie wiem, o co tu chodzi, mam nadzieję, że źle to troszeczkę zrozumiałem, bo nie wydaje mi się to logiczne. Ciekawe są również ostatnie dwa pytania. Pierwsze z nich to jak długo będę mieć możliwość upgrade'owania moich pre-order paków albo kupować skiny z aktualnego pakietu The Unseen Order. Napisali, że nie mają jeszcze konkretnej daty, żeby się z nami podzielić, ale dadzą nam odpowiednią wystarczającą ilość czasu. I ostatnie, co z osobami, które chcą upgrade'ować pakiety, a mają Kickstarter package. No i napisali, że nadal będziemy możliwość upgrade'owania pakietów z Kickstartera i Summer Backer. No i tutaj powtórzyli, że dadzą wszystkim tym osobom wystarczającą ilość czasu, zanim zakończą tą sprzedaż. A raczej powinienem powiedzieć upgrade'owanie swoich pakietów. No, czyli z tego co rozumiem, to nie będzie możliwości kupowania nowych pakietów w sklepie, ale jeżeli mamy już jakiś pakiet, no to wtedy będziemy mogli go upgrade'ować. Nie wiem jeszcze, czy to jest 100% prawdy, czy może źle coś zrozumiałem, ale jak się dowiem, oczywiście dam wam później znać. No i to taki szybki update z mojej strony. Na dzisiaj to jest wszystko. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie.